Na dzisiejszym odcinku przejdziemy na ciemną stronę YouTube'a. Ej, ciemną stronę YouTube'a. No, tak od razu lepiej. W dzisiejszym odcinku będziemy przechodzić na ciemną stronę YouTube'a, w której będę mógł znaleźć naprawdę niepokojące filmy, bo czy ktokolwiek z Was kiedykolwiek na wyszukiwarce YouTube'a, którą tu właśnie mam przed sobą, wpisywał na przykład kropkę, albo kilka kropek, albo po prostu takie rzeczy, jakieś emotki. Czy ktokolwiek z Was to wpisywał? Powiedzmy tą emotkę, czy ktoś wpisywał? Takie coś na przykład. No nie, teraz już nie wyskakuje żadne wyniki, ale w dzisiejszym odcinku będziemy właśnie jakby przechodzić na tą ciemną stronę YouTube'a, czyli po prostu rzeczy, które nie powinny być na YouTubie, a są, bo YouTube próbuje się ich pozbyć i widzę, że to działa, bo kiedyś jak się wpisało kropkę na YouTubie, to wyskakiwały naprawdę niepokojące materiały tutaj pod tym, ale już ich nie ma. Już to jakby usunęli, ale są sposoby, żeby wejść na tą ciemną stronę YouTube'a i niech to ja was tam zaprowadzę, bo w dzisiejszym odcinku będziemy reagować na tą stronę YouTube'a. I po prostu, patrzcie, mam wklejenie, mam wklejony już przygotowane cokolwiek, czym tokolwiek jest. W tym momencie wpisujemy to i co wyskoczy po drugiej stronie? No właśnie, dziwne rzeczy tu wyskakują. Jakaś świnka Pepa, możliwe, że to obejrzymy. Tu jakiś kolejny film, do tego wolę nawet nie przechodzić. Tu jakieś dziwne, tu jakieś straszne. Jeśli ktoś ma słabe nerwy, nie polecam oglądania tego filmu. Bo nie wiem, czy niektórych rzeczy nie będę musiał moderować tak troszkę. Blurować bardziej, nie moderować. Dobra, zobaczmy sobie to. Shit! Pierwszy film, na jaki klikłem po ciemnej stronie YouTube'a, zobaczmy go. Jest to świnka Pepa. Czy coś złego może być ze świnką Pepą? Dobra, chyba tak. Chyba coś może być złego ze świnką O nie, Daddy. Dobra, ciemna strona, no super. Dobra, mamy dom świnki Pepy. Co tu się dzieje, ludzie? Ja nie wiem. Muddy puddles? Jakieś błotne kałuże? Ojoj, ojoj, świnka Pepa i George zamieniają się w coś innego. Ja się boję, że ja tu jumpscare'a dostanę, bo to jest bardzo możliwe. Wizowie, to jest kolejny taki straszny odcinek z kamerką przy okazji. Coś tu zaraz wyskoczy, ale nic mnie nie przestraszy bardziej niż mój kuzyn na streamie z Warzona. Jeśli ktoś wie, to wie. A, i to tyle. Super, dobra. Dobra, jak zejdziemy niżej, możemy zobaczyć ten film. No, dobra, no niech będzie, wejdę na niego, widzowie, wejdę na niego. Ludzie się myją na goło i to dwóch mężczyzn się myje bardziej. Widzowie, chyba nie powinienem tego oglądać. Czy to jest reklama jakiegoś jedzenia? Dobra, ewidentnie nie powinienem tego oglądać. Widać, że ciemna strona YouTube'a nie przetrzymuje tylko strasznych i niepokojących treści, tylko także dziwne treści, tak jak właśnie ta. A tu mam jakieś shortsa, to scariest moments in football? Na miniaturce był jakiś gościu, któremu chyba głowa odpadła. Messi? Oh, Messi zastrzelił gościa. O, ja cię odwalił mu łeb! Ronaldo się rozebrał! Dobra, nie, ja wiem, że nie jesteście po to takie filmy. Powinniśmy oglądać coś innego. Co to jest? Dobra, wiecie, przeskrolowałem trochę na dół i zauważyłem film, który trwa 4 minuty i widzę, że to jest... kreskówka z dzieciństwa, tylko chyba wiem, co to może być, więc wejdźmy w to. Obejrzmy ten film. Oglądamy. Oglądamy. To będzie po prostu niepokojąca wersja tutaj naszej kochanej kreskówki. Prawdopodobnie. Kurde, ja się cykam zawsze, jak oglądam te filmy. Serio. O, to oglądałem kiedyś, bardzo dużo tego oglądałem. Nie powiem, że nie. Dobra, ja nawet nie pamiętam, jak oni się nazywają. Pamiętam tą scenę. No i widzicie. No i dosłownie, dzieje... Nie wiem, czy ja nie będę musiał tego zablurować. No, dzieje się tu brutalność. Dzieje się tu brutalność. Ogólnie. Teraz walnie w ścianę i się rozwali. Tak będzie. Ludzie, tak będzie. Nie wiem, pewnie będę musiał blurować, bo to chyba nie jest legalne na YouTubie, takie coś, nie wiem. Chyba nie. No, widzicie.
Tego chyba nie będę musiał. A to chyba będę musiał. Czemu słyszę kosiarkę? Albo jakąś podkaszarkę? Słyszę kosiarkę. Dobra, ja nie wiem, co oni robią. To jest kreskówka dzieciństwa. Czemu oni zamieniają kreskówki w dzieciństwa w gówno? Popatrzcie, oskurowany po prostu. Nie wiem, co. Mi się słabo robi, jak oglądam takie rzeczy. O, helnach. Serio. Później będziemy jeszcze oglądać więcej takich strasznych animacji właśnie z tej ciemnej strony YouTube'a. O jasne, widz. No nie polecam wchodzić na tą stronę, bo to... No... Dobra, to na pewno będę musiał zablurować. No, gdzieś tu po prostu brutalność. To też będę musiał zablurować. Bo ja to już widziałem kiedyś na TikToku. To jest jakieś dziwne. Ale będę musiał to zablurować. Zdecydowanie. Dobra, ludzie. On zaczął płakać. Co to, koniec? Tak, to koniec. No i pięknie, widzę. Przechodzimy do jakiegoś czegoś innego po prostu, bo to już było, się robiło nudne wręcz. Dobra, mamy tutaj fajną kozę, tak? Tylko co to za dźwięk w tle? Nie podoba mi się to trochę. Aha, super. Dobra, wiecie co może zrobimy, żeby było coś innego, a nie wszystko ciągle to samo, bo to jest tak naprawdę praktycznie to samo? Może damy tylko to. O, i zobaczymy co z tego będzie. No, są to oczywiście podobne treści do tych, jakich były, ale są to jakieś dłuższe trochę filmy. O, to bym obejrzał. To wygląda dobrze. Dobra, jest tu queso. Zobaczmy co będzie dalej. Zjada jakiegoś burgera, widzimy tutaj gościa. Zjada jakiegoś burgera, jest bardzo otyły. Prawie jak mój idol. Kokado i awokado. Włączył laptop. Coś wpisuje chyba na laptopie. Nie wiem, leci jakaś muzyka w tle, która gadała o otyłości. Je pizzę. Czy tu się coś stanie, czy będziemy oglądać gościa, co je pizzę, naprawdę? Czy coś się stanie jednak? O Boże, człowiek jest... To jest koniec dla niego. Odpala telewizję. Czy coś tu leci w telewizji? Czy to jest koniec? O kurczę. Dobra, to nie jest koniec. Shit, ten gościu chyba umarł na tej kanapie. Dobra, ten gościu ewidentnie coś złego mu się stało. Pewnie nie umiał się ruszyć, aby pewnie się napić. Tak, bo on tylko o jedzeniu by myślał, więc pewnie wody mu zabrakło i umarł od odwodnienia, a nie chciał mu się ruszyć. Taka jest moja teoria. O, dobra, mam jakiś dłuższy film, dwuminutowy, znowu o śwince Pepie. Co ci ludzie się uwzięli na tą świnkę Pepę? Dobra. Dwuminutowy, czekaj, to nie jest od początku. I can count to three. Mogę policzyć do trzech. Coś tam dzieje. Jakieś odgłosy świnki. Co on mówi? Coś może być straszne, ale coś może być bardzo śmieszne. Czy fajne? On mówi, że chce nas nauczyć, jak liczyć do trzech. Co się dzieje? Co? Nie tata świnka, no ludzie. Mama świnka się zmieniła w potwora i zjada tata świnkę. George się boi. A nie, to jest Peppa, to nie jest mama świnka, to jest Pepsztyl. Peppa zjada. Tatę świnkę zjadłem. Czemu tatę świnkę? Tata świnka jest najlepsza. O nie. Ej, no nie wiem, czemu ja się tego boję. Naprawdę. Świnka Peppa wyszła. Let's begin with our first song now. Świnka Peppa, o Jezu. Piggy w realu, ludzie. Dosłownie. Boże, on jest taka gruba, że nie może chodzić. Ona się musi toczyć jakoś. Musi się tak czołgać po ziemi. O nie, ona mówi, że... Mama świnka mówi George'owi, żeby przyszła do szafy, a George się boi. O nie, to zaatakuje albo mamę. Mamę oczywiście. No i coż George zrobił, no widzisz, ma jej ryjek. Co George zrobił? No to jest wszystko wina George'a. Co za debil, mógł biec. Jak miał czas, no i widzisz co? No niestety. Widzowie, nie wiem co to jest w ogóle, gdzie jestem? Jakiś dziwny ten YouTube. Naprawdę.
Nie złapało George'a. Pobiegło gdzieś. O nie, patrz jak George się boi. George! Ale i tak najgorzej z śmiercią tatki świnki. O Jezus. No i znalazło George'a. Rip. Rip. Uno? O nie, nauczę was liczyć do trzech. Dwa. Uno, dos. Jeden, dwa. Trzy. Koniec filmu. Dobra, było to dziwne, nie powiem. Postaram się szukać takich dłuższych animacji z tej właśnie ciemnej strony YouTube'a, bo te krótkie jest tak, nic się tam nie dzieje za bardzo. Dobra, wyszukałem jakoś dwie kropki. W jaki sposób mi wyskoczyło? Jest to coś, co muszę zablurować. Ewidentnie muszę to zablurować, ale wchodzimy w to. Zobaczmy. Właśnie trwa. Mam dość tego. Steve did pee pee. Yay, Steve loves pee pee. Dobra, zobaczyłem jakąś dłuższą animację, minuta 40 sekund, z tym raperem fajnym, Da Baby, który, z którym był też powiązany fajny mem. Więc zobaczymy. Dobra, mamy od początku. Są jakieś dwójka ludzi. Pokazujemy na telefonie ten te auto z nim. Dobra, oni są na jakimś pikniku, nie wiem na jak. O! Patrzcie, zrespił się! The Baby się zrespił. Tak, pokazywał swojej dziewczynie memy o nim. I on reaguje trochę dziwnie. Mówi tylko let's go. Dobra, on zachowuje się dziwnie. Zatrzymaj go, patrz co się dzieje. On się zaczyna robić nie... Niebezpieczny. The Babies. Za dużo The Babiesów. O Boże, patrzcie co robią. O jasny gwint. Co się tu dzieje w ogóle w tym filmie? Co to jest? Ludzie! Co się dzieje tu? Oni on się ich rozerwie i wyjdą The Baby. Oni się zamienili w niego. Let's go! To dlatego ich jest tak dużo. Dobra, ta strona YouTube'a jest naprawdę dziwna. Nie będę oszukiwał, ta strona YouTube'a jest naprawdę dziwna. Dobra, mam kolejny jakąś animację ze SpongeBobem tym razem. Nie świnką Pepą, tym razem ze SpongeBobem, więc wejdźmy i zobaczmy. Dobra. Zaczyna się film. SpongeBob piecze, robi kraboburgera prawdopodobnie, tylko nie wygląda on za dobrze. SpongeBob wygląda trochę nie SpongeBobowo, muszę przyznać. Skalmar wygląda normalnie. Skalmar wygląda w miarę normalnie. Ale SpongeBob już nie. Chcą sekretny przepis? Coś takiego? Co się dzieje? On smaży samego siebie, ten SpongeBob. What? That smells good. Aha, że to jest ta sekretna ta. To jest ten tajny przepis. Niby. Co to jest? Czemu pan Krab... Czemu Patryk uciekł SpongeBobowi z pleców? Co jest z tym panem Krabem? Wiecie, że w ogóle pana Kraba do Brawl Stars dodałem? Dobra. Co się tu dzieje? Ile trwa? 3 minuty, spoko. Sekretny przepis. To co? To jest jakby skóra SpongeBoba, to jest sekretny przepis. Co ci się dzieje? Co z nim jest nie tak, ludzie? Co z tą stroną YouTube'a jest nie tak? Ale za niedługo to chyba powinno być banowane. Ta strona YouTube'a. Co on? On wyjmuje ze SpongeBoba coś. Pewnie wyjmuje jego wnętrzności i daje na piec. Tak jak obstawiam. You can take as much as you want, Mr. Krabs. Dobra. Nie, Skalmar. Patrz, on też to robi. What the? Co tu się dzieje w ogóle? Oni to jedzą. Bo to jest ten sekretny przepis. Oni go zjedzą zaraz. Co tu się dzieje w ogóle?
Oni mówią, że to jest pyszne, dobra. Skalmar aż przeklnął z tego, jak to jest dobre. No i oni zjadają SpongeBoba. Zjedzą go zaraz. To jest sekretny przepis, widzę. Przez całe dzieciństwo byśmy okłamywali co do tego, jak robi się krabowe burgery. Jeszcze minuta filmu została. Co jest z SpongeBobem? Oni go zjedli. On odeszli od niego. Co to? I love my job at the Krusty Krab. A kocha tą pracę? I by jej nie zmienił za nic. Czemu ma takie długie rzęsy? Co ci się dzieje? Happy? Czemu ma takie umieścione uda? Nogi bardzo. Frankly, I don't think I could stop even if I wanted to. Aha. Nawet jeśli by chciał, to nie może przestać. When people love what you do this much. Dobra, wygląda na to, że to koniec. Dobra, ja już mam dosyć tych filmów oficjalnie. No, mam dosyć już tych filmów, więc mi się wydaje, że to będzie koniec tego filmu. Więc co? Widzimy się w jakimś następnym filmie. W tym odcinku naprawdę było mocno. Było potężnie, no ale co? Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku! Kiedy jacyś myśliwi przechodzą i naruszają tę ziemię, stajemy się bardzo terytorialni. Bawimy cię ze ścieżki dziwnymi dźwiękami, aż całkowicie się zgubisz. Wtedy pojawimy się i zaoferujemy ci pomoc. Oh.